Cześć, dzień dobry, witajcie w odcinku, o który bardzo mnie prosiliście, bo kto przecież nie oglądał filmu o Sisi? No wiadomo, bardzo wiele dziewczynek to oglądało, bo wiele też marzyło o życiu, no jak księżniczka, jak się okazuje i z tego filmu, i w życiu. Życie księżniczki nie bywa łatwe. Romy Schneider to artystka, o którą prosiliście mnie wielokrotnie, więc dzisiaj nadszedł ten czas. I będzie to niestety historia o tym, że pieniądze i sława szczęścia nie dają. Często się o tym przekonujemy, ale w jej przypadku chyba będzie to też bardzo, bardzo dobitne. Ponieważ w wieku 20 lat przecież miała wszystko. Karierę, miłość, świetlaną przyszłość. W wieku 42 lat niestety odeszła z tego świata i mówiła o sobie: jestem nieszczęśliwą 42-letnią kobietą. Ani sława, ani pieniądze nie są w stanie wyleczyć człowieka ze smutku. Serdecznie Was zapraszam. Zanim świat poznał ją jako Romy Schneider, była Rosmarin Magdaleną Albachretti, córką aktorów Magdy, pochodzenia Niemki i Austriaka, Wolfa Albachrettiego. Przyszła na świat 23 września 1938 roku w Wiedniu. Jej babcia również była aktorką. Jej dzieciństwo nie było łatwe, ponieważ gdy w 1947 roku jej rodzice się rozwiedli, córka była podrzucana to tu, to tam. Najpierw mieszkała z babcią, później zajęła się nią matka, a potem trafiła też do szkoły klasztornej z internatem. Jej matka zdobyła popularność występując w nazistowskich filmach. Aktywnie wspierała też reżim III Rzeszy, podobno była bardzo zaprzyjaźniona z Hitlerem i Goebbelsem. Mieszkała nawet niedaleko nich. I później dorosła już Romy nawet powiedziała, że jej matka miała romans z Hitlerem. Nie miała jednak na to dowodów i tłumaczono to później, że mała dziewczynka nie odróżniała do końca zażyłości przyjacielskiej od tej romantycznej. No ale jak wiecie, kiedy wojna się skończyła, ktoś, kto występował dla nazistów i promował ich reżim, był po wojnie spalony. Dlatego też Magda stwierdziła, że córka jest jej szansą na powrót na artystyczne tory. Córka ma wrodzony talent, wskoczyła od razu na głęboką wodę. Pomyślałam, że jeśli umie pływać, to sobie poradzi, a jeśli nie, to ja ją z tej wody wyciągnę. Ale ona popłynęła. Jednak wiele osób mówiło później z perspektywy czasu, że Magda była osobą bardzo despotyczną i która wręcz wpychała swoją córkę w szpony show biznesu, właśnie nie bacząc na to, czy ona umie pływać, czy nie, i nie rzucając jej nawet koła ratunkowego. To ona Romkę zaprowadziła do tych starych producentów, do ich łóżek, żeby mała grała. 12-letnią Romkę. Romy mi to powiedziała po pijaku, płacząc, że jej życie uczuciowe zostało wtedy zdemolowane. Mówił w wywiadzie rzece reżyser Żuławski. Przyznała również w wywiadzie w 1971 roku, że jako bardzo młoda dziewczyna była molestowana przez swojego ojczyma, niemieckiego restauratora. Matka nastolatki miała przymykać na to oko. Pozwalała również, żeby mężczyzna zajmował się, no nie tyle karierą, bo ona się nią zajmowała, ale finansami dziewczyny. A ta już jako nastolatka zaczęła naprawdę dobrze zarabiać. W 1953 roku wystąpiła razem ze swoją matką w filmie Kiedy znów zakwitną białe bzy. Skończyłam szkołę i po raz pierwszy znalazłam się na planie filmowym. Wiem, że chcę grać, chociaż nie mam o tym najmniejszego pojęcia, opowiadała o swoich początkach w branży filmowej. Rok później również wystąpiła w głównej roli w filmie Dziewczęce lata królowej o brytyjskiej królowej Wiktorii. No i właśnie, to był początek tego jej królewskiego życia, ponieważ później przez całe życie kojarzona była z wizerunkiem, który przylgnął do niej po roli cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, nazywanej zdrobniale Sisi. I kiedy ona wcieliła się w Sisi, to od razu tak naprawdę stała się skarbem, dobrem narodowym Austriaków. Wielkie powodzenie filmu sprawiło, że nakręcono jeszcze dwie części tego dzieła. Sisi Młoda Cesarzowa oraz Sisi Losy Cesarzowej. I oba te filmy cieszyły się tak samo dobrym i gorącym przyjęciem jak ten pierwszy. Dlatego pomyślano, no cóż, trzeba kuć żelazo póki gorące, trzeba robić hajs tam gdzie się da i lecimy z tematem. Jeszcze zrobimy tak, żeby było w sam raz, 7 części. Miało więc powstać 10 części tego filmu.
Nie wiem, czy wszystkie byłyby już potem tak gorąco przyjmowane jak ta, ale jedyna osoba, która chyba trzeźwo o tym myślała w tym przypadku, to główna aktorka, bez której nie dało się zrobić tych kontynuacji. I mimo, że proponowano jej krocie za to, żeby zagrała w kolejnych częściach przygód Sisi, ona zdecydowanie odmówiła. Dlaczego? No nie dlatego, że miała już za dużo pieniędzy, chociaż może też miało to jakieś znaczenie, ale głównie dlatego, że chciała grać, kochała to, uwielbiała być aktorką, a wiedziała, że zamknięcie się w jednej roli nie przyniesie jej niczego dobrego. Na dodatek niekończąca się popularność, wywiady spadły na nastolatkę, która chyba nie była do tego przygotowana i bardzo ją to przytłoczyło. Po latach aktorka w swoim dzienniku napisała, że tragiczne losy cesarzowej splotły się z jej życiem prywatnym. Wiedziałam jedno, po trzeciej Sisi chcę czegoś innego. Albo będę aktorką, albo pójdę sprzedawać kwiaty. Rozumiesz, prawda? Nie żałuje pani tego? Nie. Trzeba patrzeć do przodu. Byłam szczęśliwa. Traktowano mnie jak księżniczkę. Miałam wszystko oprócz czasu na przemyślenie mojego życia. Nie zastanawiałam się, czy właśnie to chciałam dalej robić. Czy mam być tą Sisi do 50? No nie. W zawodzie aktora to samobójstwo. W ostatnich latach traktowano mnie w Niemczech jak sama, nie wiem, rozpisywano się o moim życiu prywatnym, ludzie opluwali mnie. Jak mają reagować ludzie, którzy uważają cię za własność publiczną? W 1958 roku młoda Romy wyjechała więc do Paryża. Na lotnisku czekał na nią Alain Delon. Młodzi aktorzy mieli razem zagrać w filmie Christine. Ich znajomość jednak nie skończyła się na jednym występie. Choć próbowali ukrywać swój romans, niedługo im się to udało. Najpierw przyłapała ich mama aktorki, która weszła kiedyś bez pukania do pokoju hotelowego i zobaczyła swoją córkę w objęciach młodego aktora. Zadowolona nie była. Z tego powodu, że myślała, że no Romy to sobie raczej znajdzie takiego dobrze sytuowanego, bardzo popularnego chociażby aktora, a Alan był jeszcze bardzo młody i nieopierzony. Związek potępiła nawet niemiecka prasa. Jednak młoda dziewczyna, młody mężczyzna byli w sobie tak zakochani, że dla tej miłości byli w stanie poświęcić wszystko i nie baczyli na przeciwności. Nadał mojemu życiu zupełnie nowy wymiar, o którego istnieniu nie miałam dotąd pojęcia. Moją ojczyzną jest Francja, żyję po francusku, śpię i jem po francusku, mówiła o swoim związku. Ich burzliwy romans nagle stawał się coraz bardziej popularny, był na językach wszystkich, śledziło ich paparazzi. Oliwy do ognia dolewał tutaj fakt, że kiedy tylko artystka wyjeżdżała na plany filmowe, jej mężczyzna no jakby miał problem, żeby na nią poczekać. Raczej ustawiały się do niego kolejki, bo w międzyczasie, mimo że najpierw to ona jako ta Sisi przyjechała jako najbardziej znana, on zaczął robić karierę i to on stał się bardzo dużą gwiazdą. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden zwrot w karierze. Szkoda, że jest nierządnicą. Po miesiącach szlifowania francuskiego akcentu i trwających dniami i nocami próbach odniosła spektakularny sukces. Również jej wizerunek stał się taki, że no wszyscy chcieli go naśladować. Wpływ na to miała Coco Chanel, po poznaniu której aktorka zaczęła prezentować się jako dama nosząca klasyczne kostiumy. Ale wróćmy do miłości. Mimo tych romansów para postanowiła się zaręczyć. Nalegała ponoć na to matka artystki. No ale to nie sprawiło, że romanse młodego aktora się skończyły. Mimo, że Romy zawsze mu wybaczała. Nie miała zresztą głowy za bardzo do tych kłótni, bo z Hollywood posypały się propozycje. Kocham ten zawód, jestem stworzona do grania, a kiedy kocham, to kocham całą sobą. Będąc kimś, oddaję mu się cała. To się nie zmieni. Jestem kobietą, prawdziwą kobietą, a do tego aktorką. To jest niełatwy splot. Romy porównuje się więc do Elizabeth Taylor, która kiedy kocha, to kocha na zabój. Chce od razu wyjść i mieć dzieci z mężem, którego kocha. Schneider występuje więc w procesie. Za swoją rolę w 1963 roku jest nagrodzona kryształową gwiazdą. Następnie świetnie stworzy kreację w Kardynale, gdzie będzie nominowana do Złotego Globu. Ale właśnie wtedy, kiedy odnosiła największe sukcesy w jej życiu prywatnym, zaczęło się już dziać tragicznie. Jej ukochany niestety w dość niewysublimowany sposób powiedział jej, że więcej już niestety dla tego związku nie może się poświęcić. Napisał jej to w liście. Co więcej, niedługo później żenił się z aktorką, która jak się okazało była w ciąży i urodziła mu dziecko.
Nie trudno było obliczyć, że w ciążę zaszła, kiedy jeszcze był z Romy. Niestety Schneider przypłaciła to wszystko depresją, a później również na szczęście nieudaną próbą samobójczą. Później mówiono o niej, że kocha miłości, że wdawała się w niezliczone romanse. Przypisywano jej romanse z mężczyznami i z kobietami. I choć odnosiła niesamowite sukcesy, w wywiadach przyznawała, że nigdy nie idzie to w parze z sukcesami w życiu prywatnym. Jednak w 1965 roku wraca do Niemiec, gdzie poznaje reżysera bulwarówek i aktora Harry'ego Mayena, którego rok później poślubia. Urodzony rok później syn David nie jest w stanie jednak pogodzić tego coraz bardziej oddalającego się od siebie z czasem małżeństwa. Później jednak dzwoni do niej dawny ukochany. Zróbmy razem film. Ta rzuca męża i leci do Francji na plan basenu. Ten film był świetnie przyjęty, owocował kolejnymi propozycjami i ugruntował pozycję aktorki jako gwiazdy kina europejskiego. Potrzebuję mężczyzny, silniejszego ode mnie, potrzebuję kogoś, kto swoją siłą rzuci mnie na kolana, zwierzała się w jednym z wywiadów. W Najważniejsze to kochać 37-letnia Romy wciela się w rolę Nadine, starzejącej się aktorki, która zaczyna występować w filmach porno. Zresztą podejście do swojego ciała i do swojej urody miała zawsze jedno. Jestem kobietą i cieszy mnie, że mogę pokazać swoją twarz i swoje piękne plecy, nie tylko w filmie. Wiem, że jestem ładna, mogę pozwolić sobie na to, by pokazywać się nago, a ponieważ sprawia mi to przyjemność, robię to, mówiła w jednym z wywiadów. Żuławski namówił ją natomiast na to, by pokazała się w zupełnie innej odsłonie. W trakcie trwania zdjęć Romy wdała się w niewygodny romans. W biografii Andrzeja Żuławskiego czytamy, że mimo iż bardzo się starał, to jednak nie udało mu się powstrzymać od romansu z aktorką. On sam był wtedy w związku z Małgorzatą Braunek. I mimo że razem tak się starali, by do niczego nie doszło, to jednak doszło. Jednak był to krótki romans i po nim aktorka po raz kolejny zdecydowała się na zamąż pójście, a jej wybrankiem był asystent i sekretarz Daniel Bassini. 2 lata później urodziła im się córeczka Sara. Niestety również to małżeństwo nie dało aktorce szczęścia. Szybko na jaw wyszło, że jednak mężczyzna jest karierowiczem i raczej wielkie znaczenie ma dla niego to, że jego ukochana jest artystką, która jest znana, rozpoznawalna, no i dobrze wypłacalna. Kiedy Romy zorientowała się, że jest okradana, szybko wyniosła się z tego małżeństwa i zażądała rozwodu. Czas jest nieubłagany, zwłaszcza dla kobiety, która widzi pewnego dnia, że młodość i uroda przeminęły i nagle nie ma już niczego i nikogo, ani mężczyzny, ani dziecka, nic. Dla mnie aktorstwo to nie wszystko. Mam jeszcze coś i się tego trzymam. Ten cytat to jakby rozpoczęcie ostatniego etapu w życiu Romy Schneider. Ponieważ aktorka źle znosiła mijający czas niepowodzenia zarówno na polu artystycznym, jak i prywatnym. Ale jednak w jej karierze dużo było tych sukcesów i dzięki tym zawodowym sukcesom zawsze udawało jej się podnosić. Jednak rok 1981 to był rok, który był dla niej wyjątkowo trudny. Spadła na nią tragedia, po której już nie udało jej się wrócić do pełnej sprawności. Najpierw zdiagnozowano u niej nowotwór nerki i musiała poddać się operacji usunięcia guza. W tym samym roku jej pierwszy mąż popełnił natomiast samobójstwo. Nigdy nie pogodził się chyba z tym, że kobieta go zostawiła, a kiedy do prasy dotarły informacje, że w miejscu, gdzie popełnił samobójstwo, było pełno jej zdjęć, wszyscy zaczęli ją o to obwiniać. Pisano, że wtedy alkohol i środki nasenne, uspokajające towarzyszyły jej bardzo często, jednak później po latach te informacje zdementowała jej córka. Jednak ta prawdziwa, największa tragedia dla aktorki miała dopiero nadejść. Wieczorem 5 lipca 1981 roku jej 14-letni syn David usiłował przejść przez ogrodzenie do domu swoich przyszywanych dziadków. Nadział się na metalowe ogrodzenie tak niefortunnie, że przebił tętnicę udową. Lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł w wyniku wykrwawienia. Tragiczny wypadek był więc kroplą, która przepełniła szale goryczy. Oczywiście tutaj prasa i dziennikarze, jak bardzo często w takich wypadkach, nie mieli sumienia. Dla nich ważniejsze było to, że wielka artystka straciła syna, a w mediach pojawiały się coraz to nowe artykuły na temat tego, jak zginął, co dokładnie się stało.
Wielkim ciosem było to, kiedy pojawiły się w gazetach również jego zdjęcia. Romy przez rok próbowała się z tego podnieść, ale nikt i nic nie było w stanie sprawić, by poczuła się lepiej. Sama w wywiadzie powiedziała o sobie: jestem 42-letnią nieszczęśliwą kobietą i nazywam się Romy Schneider. Dystansowała się również dokładnie już wtedy bardzo mocno od roli, która do niej przylgnęła, od roli Sissy. Nigdy nie miałam z nią nic wspólnego, dodawała. 29 maja 1982 roku obsługa paryskiego hotelu znalazła martwą aktorkę. Stwierdzono śmierć w wyniku połączenia dużej dawki leków psychotropowych z alkoholem. Jedną z pierwszych osób, która zjawiła się wtedy na miejscu, był Alain Delon. To on również zorganizował pogrzeb aktorki, a także odebrał za nią honorowego Cezara. Wielu uważa, zresztą aktorka sama to mówiła, aktor również, że byli dla siebie największą miłością swojego życia. I wielu też uważa, że gdyby się nie rozstali, to życie Romy wyglądałoby inaczej. Polskim akcentem z Romy Schneider jest oczywiście piosenka Budki Suflera Czas ołowiu. Wiele osób również podejrzewa, że po prostu Romy bardzo zależało na tym, żeby w końcu po tych wszystkich tragediach ktoś zobaczył w niej człowieka, tę kobietę, a nie aktorkę, czy nie odtwórczynię ról, ale też patrzono na nią przez pryzmat ról, które odgrywała, bo były one bardzo znaczące i zapadały w pamięci widzów. Dlatego chyba to ją bolało, że zawsze była taką ikoną, takim wieszakiem, na którym każdy mógł sobie powiesić jej rolę, która akurat jemu tkwiła w pamięci. Na pewno Romy Schneider jest przykładem na to, że dzieciństwo i młodość ma bardzo duże znaczenie, ponieważ mimo, że artystka przez całe życie tak naprawdę nie odnalazła szczęścia, to wiele osób uważa, że miała je na wyciągnięcie ręki. Być może trzeba było żądać od swojego narzeczonego większego szacunku, nie wybaczać mu wszystkiego, ale ona, ponieważ tak naprawdę w dzieciństwie, młodości nigdy nie zaznała miłości, takiej otwartej, czystej miłości rodzicielskiej, było jej bardzo trudno do tego dojść. A jeżeli znacie ją tylko z roli Sissy, to zróbcie jej te przyjemności. Zobaczcie również inne filmy z jej udziałem, bo myślę, że na pewno by sobie tego życzyła. A ja życzyłabym sobie kolejnych propozycji od Was, o kim zrobić kolejny odcinek. Dobrze, już znacie tę prośbę. Oczywiście poproszę Was także o subskrypcję, łapkę w górę, no i o to, żebyście byli ze mną już niebawem, bo szykuję dla Was oczywiście kolejne odcinki. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i pozdrawiam Was. Trzymajcie się, hej!